Zawsze dopuszczaliśmy, że w szeregach otwartych braci mogą znajdować się jednostki całkowicie i szczerze nieświadome tego, że to stowarzyszenie jest założone na obojętności wobec prawdziwego lub fałszywego Chrystusa. Tam, gdzie jest to pewne, staramy się postępować z nimi w takim ostrożnym, żałosnym nastawieniu i nikt nie był bardziej wolny w przyjmowaniu takich z poważną ostrożnością niż zmarły John Nelson Darby. Jak to czynili prawie wszyscy inni podejmujący tego typu rozróżnienie. Ludzie bojaźliwi, zawsze skłonni do sekciarskich barier, niestety odmówili nawet takim. Ale żaden uczciwy, neutralny brat nie szukałby, nie życzyłby sobie ani nie poddałby się takim warunkom, tylko ci, którzy nie mają ani wiary, ani zasad, którzy są gotowi łamać chleb Bethesda na Park Street i z nami, którzy odmawiają obu systemom, gdyby im było dozwolone. Ci są najgorsi ze wszystkich i mogą tylko zepsuć, tak jak już są zepsuci. It is asked. Czy można zapytać, jak teraz stoją otwarci bracia? Odpowiedź brzmi tak jak na początku, a raczej gorzej. Rzeczywiście zło może rosnąć lub rozprzestrzeniać się, ale nie staje się lepsze ani nie umiera. Pismo Święte wymaga, aby zostało osądzone, co jest jego zgubą, jeśli jesteśmy wierni Chrystusowi. Newtonici, czyli zwolennicy Benjamina Newtona, nie tylko dostali się i nigdy nie zostali usunięci, ale niektórzy z nich są znani, jak na przykład pan J. Beaumont, może zaświadczyć z tego, że grają dużo, szybko i luźno, włącznie z zaprzeczaniem wiecznej kary w tak szacownym towarzystwie, jakie mają w Anglii, czyli głoszą anihilacjonizm. Postępowanie przywódców i zebrania, które były prowadzone, było rażące co do braku porządku, ale żadne zebranie ani nawet jednostka nie wydawała się tym przejmować poza protestem, który został włożony do ognia, spalony, zapomniany i wszyscy poszli dalej razem w tak zwanej miłości. Ale gdzie jest prawda? Gdzie jest Chrystus? Granted that in some places. Przyznajemy, że w niektórych miejscach pod silnym naciskiem odsunięto klikę tych przestępców. Taka energiczność może być teraz i wtedy, tu i tam. Ale tam, gdzie tak nie jest, a nic nie jest trudniejsze niż uzyskanie koniecznej opieki przeciwko błędowi, oni utrzymują interkomunię tak samo. Czyli nawet jeśli jest jakiś zbór, który jest zdrowy, to ten w cudzysłowie zdrowy zbór utrzymuje komunię z tymi, którzy przyjęli zwolenników Benjamina Newtona. Znajdują się na wolnym i łatwym gruncie, który dopuszcza każdą wolę i nie wystawia na próbę niczyjego sumienia. Tam również tak zwany sąd zgromadzenia przeważa nad prawdą i sprawiedliwością ku głębokiej hańbie Pana i Jego słowa. In one of the present appeals. W jednym ze swoich ostatnich apeli, w jednej ze swoich ostatnich apelacji CE argumentuje, że prawdziwa podstawa, prawdziwa platforma uznaje wszystkich świętych Bożych.
Jak to często mówiliśmy i nadal mówimy. Jednak nadużywanie przez Open Brethren, przez otwartych braci, czyli neutralistów, tego bogobojnego zarzutu ma na celu akredytowanie nie tylko chrześcijan winnych grzechu, ale jeszcze bardziej ich społeczności z nimi, które powstało dzięki determinacji, by chronić takich przed biblijnym osądem. Tak nie było w przypadku żadnej znanej nam ortodoksyjnej sekty. Zatem Open Brethren, otwarci bracia, nie mają tytułu do tych samych łaskawych rozważań. Inni zaczęli na dobre zgodnie z ich światłem. Otwarci bracia, czyli neutraliści, rozpoczęli od złagodzenia zła lub chronienia złoczyńców w odstępstwie od światła, które kiedyś posiadali. Przyjmowanie świętych w imieniu Chrystusa nigdy nie miało na celu wpuszczania takich, którzy hańbią Jego imię, które jest tak potężne, aby wykryć tych, którzy traktują Go, czyli Pana, lekceważąco, bez względu na ich pretensje, jak i aby zachęcić pobożnych, którzy mogą być tak nieświadomi. Szlachetny człowiek wśród Open Brethren, wśród otwartych braci, neutralistów, nie powinien życzyć sobie społeczności z nami. Jeśli wierzy, swoją własną politykę i powinien odeprzeć zarzut ignorancji, który, jeśli jest prawdziwy, nie będzie używany na próżno. A co do 30 lat, bo to jest pisane 30 lat po rozłamie w 1878 roku mniej więcej, to co za różnica, skoro ta sama stara zasada obowiązuje? Że tak jest, wynika jasno z artykułu pod nazwą Ekskluzywizm, napisany w 1882 przez JRC. Który, choć zupełnie mi nieznany, jest podobno tak trzeźwym i sumiennym przedstawicielem neutralistów Open Brethren, jak tylko można by sobie takiego życzyć. Tutaj mamy błąd tak żywy jak nigdy dotąd. 1 Koryntian 5, rozdział 6, werset jest wypaczony na stronie 8 tego pamfletu o nazwie Ekskluzywizm, tak jak dawniej. On kpi z idei, że cały Kościół w Koryncie był zakwaszony i zdaje się uważać za absurdalne, gdyby tak było, wzywać ich do czyszczenia z zakwasu. W ten sposób on skazuje siebie i swoją partię, bo w tym zawsze byli tacy sami, za winne sprzeciwianie się Słowu Pańskiemu. To właśnie dlatego, że oni byli jako całość zakwaszeni przez mały zaczyn dozwolony pośród nich, apostoł rozkazał im, aby oczyścili stary zaczyn, aby mogli być nową bryłą, jako wy jesteście niekwaszeni. To było ich stanowisko w Chrystusie i przez Chrystusa, a ponieważ byli w ten sposób niekwaszeni przed Bogiem, muszą oczyścić zaczyn z Niego, ponieważ On zakwasza ten zaczyn, zakwasza nie tylko jednego przestępcę, ale całą masę. Rozumowanie pana C jest całkowicie fałszywe, ale zdradza nieświętą zasadę wspólną dla nich wszystkich. To nie jest kwestia tego, że każda jednostka w koryńskim kościele stała się kazirodcza i tym podobne, co jest naprawdę absurdalne, ale że całe zgromadzenie zostało splugawione przez zło, o którym wiedzieli i którego nie osądzili. Dlatego przywrócenie było nie tylko przez dyscyplinę, ani tylko przez samo osądzenie złej osoby, ale także przez głęboką pracę w zgromadzeniu. We wszystkim się sprawdziliście, abyście byli czystymi w tej sprawie. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, 11 werset. Neutralsi, otwarci bracia, Open Brethren, are thus fundamentally fault. Są więc
Open Brethren są więc zasadniczo winni. Ich charakterystyczna różnica jest zepsuta w zasadzie teraz, tak jak ponad 30 lat temu. Nie powinienem, przyznając, zwracać się do anglikańskiego biskupa, aby znaleźć duchową instrukcję na taki temat, biorąc pod uwagę, jak narodowa instytucja jest potępiona w praktyce przez swoją własną homilię na Zielone Świątki w drugiej części. Ale boleśnie pouczające jest zobaczyć, jak dziekan Alford obala i odrzuca ten sam bezbożny brak inteligencji, jak w argumentach neutralsów, otwartych braci, na rzecz ich partii. I tu cytat. Czy nie wiecie, że odrobina zaczynu nadaje charakter całej masie? Że to jest znaczenie, a nie, że mały zaczyn, jeżeli nie będzie oczyszczony, zaczyni całą masę? Jest oczywiste z punktu widzenia, o którym mowa, to jest niespójności ich chluby, która nie wynikałaby z ich niebezpieczeństwa zepsucia w przyszłości, ale z ich charakteru, który rzeczywiście został utracony. Jeden z nich był cudzołożnikiem w straszliwie zdeprawowanym rodzaju, tolerowanym i ukrytym. Przez ten fakt charakter wszystkich był skażony. I to jest The Greek Test. The Greek Test, tom drugi, strona 507, piąta edycja, piąte wydanie. Tym, co pan C. atakuje nieświadomie przez swoje fałszywe stanowisko, jest teoria apostoła, jak również praktyka w odniesieniu do splugawienia. Równie poniżej anglikańskiego poziomu są jego niewierne uwagi na temat drugiego Jana. Nie mówimy, że ta pani, jeśli przyjęła tego, który nie przyniósł nauki Chrystusa, miała być traktowana dokładnie tak, jak traktowałbyś samego nauczyciela antychrysta, ale że w ten sposób stała się uczestnikiem jego złych uczynków. Tak też Betesda i otwarci bracia upadli w podobnych przypadkach i stali się uczestnikami złych uczynków Benjamina Newtona i jego stronników. Ich punkt wyjścia jest tak antybiblijny, że ich najbardziej ostatni i ostrożni apologeci nie mogą nie wystawić ich oznaki partyjnej na ostre potępienie Pisma Świętego, porzuciwszy Słowo Boże ich roztropnym postępowaniem, mówiąc po ludzku, byłoby podobnie jak ich przestępcze antypody, nie próbować samoobrony, lecz zawinąć się w cichą dumę. Pismo Święte nie milczy co do ich wielkiego grzechu. Mówi, wynić, wyjdź, więc bracia, abyś nie brał udziału w grzechach, a tym samym nie otrzymał plag bożych. Tutaj pierwszy przypis, as much as is made of. Ponieważ wiele mówi się o wizycie Johna Darby'ego u George'a Millera, after these meetings, po tych spotkaniach można stwierdzić, że nadzieja pana Darby'ego nie była podzielana przez jego braci, którzy wiedzieli, że Bethesda nigdy nie uznała swego grzechu w przyjęciu partyzantów pana Benjamina Newtona i nigdy nie żałowała fałszywych zasad zawartych w liście 10 przyjętym przez formalne głosowanie jej wyborców. Nigdy nawet nie zauważyło grzechu po 7 zebraniach przyjęcia z powrotem 2 z 10, którzy wyszli i publicznie poparli pana Benjamina Newtona przed całym Brystolem. Przed całym Brystolem. W obliczu tak poważnych faktów jak te, jaką wartość miało teoretyczne cenzurowanie doktryny? Żadnej. Niegrzeczne odepchnięcie pana Millera tylko zmusiło pana Darby'ego do odczucia, tak jak inni odczuwali, że Bethesda jest pusta przez cały czas. Władza pana Darby'ego leżała w objaśnianiu Słowa Bożego, a nie w dyscyplinowaniu, jak on sam swobodnie twierdził przez całe swoje życie.
Jak powiedział mi kiedyś dawno temu, moi ulubieńcy okazują się łajdakami. To nigdy nie było bardziej stosowne niż w jego późniejszych latach, kiedy go już ponieśli. I teraz koniec artykułu dotyczącego rozłamu wywołanego przez grzech zaakceptowany przez Benjamina Newtona i jego zwolenników, a potem zaakceptowani ci fałszywi nauczyciele zostali przez tak zwanych Betesdaitów, którzy byli początkiem grupy religijnej znanej jako neutralsi albo open brethren, bracia otwarci. W Polsce nie ma reprezentantów tego ruchu. Błędnie uważa się, że ma z nimi związek jedna lub dwie denominacje w Polsce, ale tak nie jest.